Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie profesorze, większość w Sejmie opowiedziała się za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej, bo to właściwie dzisiaj głosował Parlament, bo skupiamy się na Krajowym Planie Odbudowy, ale bez tego głosowania ten Krajowy Plan Odbudowy nie mógłby być wdrożony. Dawno chyba nie było w polskim parlamencie takich emocji. No, emocje były, ale dosyć chyba sztuczne. To mam takie wrażenie, że emocje prawdziwe są wtedy, kiedy mamy racje, które są uzasadnione. Natomiast gdy mamy przeciwko racjom przeciwstawiane jakieś takie domniemania lub też zwyczajną walkę polityczną, tylko po to prowadzoną, żeby nie dać szansy rządzącym na poprawienie losu Polaków, no to tutaj wydaje się, że było coś takiego niestosownego i dlatego też te emocje nazywam nieco sztucznymi. 770 miliardów złotych, tyle w latach 2021-2027 ma trafić do Polski z unijnego budżetu oraz tego funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. To dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, dla nas wszystkich? No myślę, że tak. No trudno narzekać i już obawiać się, z czym jest związane wzięcie tych 770 miliardów. Owszem, pewne ryzyko zawsze jest, bowiem wiemy, że działania Unii Europejskiej, nie zawsze tych różnych instytucji unijnych, nie zawsze są czytelne, transparentne. Bardzo często wydaje się, że Polacy są napiętnowani i to w sposób niczym także nieuzasadniony. Zatem pewne obawy zawsze są, no ale szansa rozwojowa, możliwości odbudowy, czy też takiego powrócenia na ten kurs wzrostu, który na szczęście nie został przez pandemię wyhamowany aż tak bardzo, no ale jednak nie jest to ten poziom rozwoju, który oczekiwaliśmy. No jest dla Polski bardzo ważną rzeczą, no i to jest szansa. Te pieniądze są szansą na to, że to się uda, gdy będą racjonalnie wydawane. Wydaje się, że ta pięciolatka rządów Zjednoczonej Prawicy, no pokazuje, że można na to liczyć, że nie będzie to pieniądz, który będzie rozdawany, jak mówi opozycja, między swoich, ale będzie to pieniądz, który będzie celowany tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne Polakom. I wydaje się, że można tutaj liczyć na jakieś pozytywne efekty tej dzisiejszej decyzji. To głosowanie, to zwycięstwo też Prawa i Sprawiedliwości, mówię Prawa i Sprawiedliwości, a chyba nie całej Zjednoczonej Prawicy, bo Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry była przeciwna, ale chyba doszło do jakiegoś przełomu, bo znów w mediach dyskutuje się o opozycji, a nie o problemach w Zjednoczonej Prawicy. No to przy okazji pokazuje słabość tych metod działania opozycji. No, mieli szansę jakiegoś pozytywnego rozegrania tego, co się zdarzyło w Zjednoczonej Prawicy. Wydaje się, że jeżeli zastanawiałbym się nad jakimiś słabymi stronami tego dzisiejszego głosowania, no to jednak pozostaje tutaj to głosowanie przeciw Solidarnej Polski jako coś, co budzi pewne także wątpliwości albo nawet skłania do refleksji, bowiem politycy ci nie słynęli z jakiejś tylko i wyłącznie jakiejś ofensywy partyjnej. Wydawało się, że u nich interes kraju, interes Polski ma większe znaczenie i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego takie słowa jak choćby pana ministra Konrada Szymańskiego, który w Sejmie
jeszcze raz próbował nie tylko posłów Solidarnej Polski, ale także, prawda, Polaków przekonać co do tych obaw jako nie do końca uzasadnionych, to mimo wszystko tutaj mamy głosowanie przeciw, a więc bardziej jeszcze niż większość parlamentarna, która się, myślę o tej opozycyjnej, która się wstrzymała. Ale ma pan rację, to działanie nie zmienia sytuacji na prawicy. Zostało to chyba uwzględnione w tych wszystkich kosztach, jakie Zjednoczona Prawica poniesie. Natomiast niezdecydowanie, chaotyczne działanie, brak porozumienia na opozycji spowodowało to, co nastąpiło, a więc z jednej strony Lewica głosuje tak jak rządzący, w dużej mierze także, a właściwie zdecydowanie większość Koalicji Polskiej także, natomiast wstrzymuje się tutaj tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska. To jest koniec Platformy, początek końca Platformy Obywatelskiej i koniec tego wielkiego planu szerokiej koalicji anty-PiS, która miałaby w najbliższym czasie odsunąć od władzy Zjednoczoną Prawicę. Koniec wielkiej formacji politycznej nie następuje tak szybko. Jednak tam są struktury, tam są pieniądze, tam są duże interesy. Zatem wydaje się, że do rozpadu Platformy Obywatelskiej myślę, że jest jeszcze dosyć daleko. No chyba, że ta narracja, którą teraz przedstawia Borys Budka i jego zwolennicy, będzie dla większości wyborców tak nie do przyjęcia, a ta sytuacja, w której to sztandarowa, czy też partia mająca na sztandarach Unię Europejską, bardziej niekiedy nawet niż własną ojczyznę, działa wbrew interesowi Unii Europejskiej, to może być już zupełnie nieczytelne dla większości wyborców i może się właśnie ocierać już nie tylko o jakąś tam zdradę interesów, o nierozumienie tego, co właściwie sami głoszą przez lata, ale mogą się zacząć ocierać o śmieszność, a to już jest dla partii bardzo niebezpieczne. Zatem ci, którzy już zdecydowali się zagłosować przeciw, inaczej niż to było ustalone, zwłaszcza myślę o tych posłach, którzy nie głosowali, bo to są znamienne nazwiska i znane, myślę o panu pośle Soniku i Rasiu, to już pokazuje, że wewnątrz Platformy huczy, to wszystko wiemy. Zatem do upadku Platformy daleko, ale władza Borysa Budki wisi na włosku i myślę, że bardzo łatwo i szybko może nastąpić jego odsunięcie od zarządzania partią. Przewodniczący Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, krzyczał dzisiaj z mównicy sejmowej do polityków lewicy. Na Boga, cytuję, koleżanki i koledzy, tak się nie robi. Najgorsze, co zrobiliście, moi koledzy i koleżanki, to zgasiliście nadzieję, bo nie upomnieliście się o wartości, zostawiliście ludzi, którzy są pod Sądem Najwyższym, pod Trybunałem Konstytucyjnym, zostawiliście Polki. Koniec cytatu. To już koniec też współpracy potencjalnej w przyszłości Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Lewica zrozumiała, że na współpracy z Platformą Obywatelską nic nie zyska, a straci. Ja myślę, że od dłuższego czasu nie układała się ta współpraca po przegranych w sumie wyborach do Europarlamentu, gdzie tam próbowano tworzyć jedną zwartą drużynę, jak oni to nazywali, polityczną. Następowało już coraz częstsze jednak rozmijanie się różnych interesów poszczególnych partii. Poza tym wydaje się, że w stylu działania Platformy Obywatelskiej jest to, że ona, mówiąc o partnerstwie, mówi o partnerstwie na własnych warunkach. Zatem każdy z tych mniejszych podmiotów, czy Koalicja Polska, czy Lewica, wiedzą, że to może się dla nich skończyć albo byciem tylko tłem dla tej partii, i właściwie tworzeniem takich wahadł. Z jednej strony Koalicja Polska, bardziej takiego konserwatywnego czy centrowego, z drugiej strony Lewica,
lewica właśnie tego lewicowego. No poza tym lewica zorientowała się, że Platforma za bardzo gra na rzecz ich własnego elektoratu. No i postanowiła nieco zaryzykować, bo panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że to dla lewicy też jest ryzyko. Zaryzykuje taką tezę, no, która jest dosyć bezpieczną tezą, że jeżeli Platforma będzie tracić, no to przy okazji lewica będzie zyskiwać, ale jeżeli nie zostanie zrozumiany ten gest lewicy zgodnie z ich intencjami, no to tutaj tym bardziej jeszcze zagrożenie upadkiem Platformy Obywatelskiej jest mniejsze. Ale co do zjednoczenia się już teraz w jakimś wspólnym działaniu, będzie tym formacją bardzo trudno, no chyba że znajdą taki jakiś znowu wspólny pretekst do tego, aby mimo tych różnic antypis zwyciężył w ich narracjach, to też jest możliwe. Czy te dzisiejsze wydarzenia, te emocje, te krzyki wręcz przewodniczącego Borysa Budki z mównicy sejmowej i też słowa Adriana Zandberga, posła Lewicy, które zacytuję, jesteśmy w parlamencie po to, żeby walczyć o sprawy zwykłych ludzi, innym zostawiamy rojenia o księżycowych koalicjach z panem Braunem i panem Bosakiem. My nie zmarnujemy życia przyszłych pokoleń w imię partyjniackich gierek, panie przewodniczący Budka. Tak Adrian Zandberg mówił właśnie do przewodniczącego Platformy. Czy realny wydawał się Platformie ten scenariusz, że przez utopienie tych środków dla Polski uda się jej też utopić rząd Zjednoczonej Prawicy? No nie, moim zdaniem ten scenariusz był od początku bardzo ryzykowny, wręcz prawda, uważam, że to troszeczkę taka dziecinada polityczna w sytuacji, w której to mamy pretensje do jednej z partii opozycyjnej, że no, nie gra z nami w jednej drużynie, no ale wydaje się, że nie podjęto wysiłku na jakieś porozumienie sensowne, na jakieś dogadywanie się, na jakieś strategiczne działanie, no tylko sobie wyobrażono, że samo to, iż jest zagrożona większość przy tym głosowaniu, no to jest dla nich jakaś szansa, no jakiś kolejny krok wyobrażano sobie w postaci upadku rządu, bo będzie już miał mniejszość. No to wszystko jednak wymagało przygotowania właściwego namysłu, taktycznych rozwiązań. No teraz Borys Budka dzisiaj próbował bronić swojej decyzji i jakoś racjonalizować to, co zrobiła Platforma Obywatelska, mówiąc, że w Sejmie mogliśmy postawić o wiele ostrzejsze warunki co do przyjęcia, no i byłoby to z korzyścią dla wszystkich, prawda, formacji. No ale zdaje się, że wcześniej nie prowadził w tym stylu rozmowy, no tylko właśnie w zbyt uproszczony sposób grał na przegraną w tym głosowaniu rządzących. No i zakładał, że z tego będzie coś więcej. No ale w tle właśnie było to, co pan redaktor powiedział. No było to, co jest utratą bardzo dużych pieniędzy dla Polski. No i to w żaden sposób nie wytłumaczył, dlaczego ta gra miałaby się Polakom opłacać. No, wydaje się, że zakładał taki scenariusz, o którym kiedyś mówił pan prezydent Trzaskowski, no, że jak oni dojdą do władzy, no to wtedy Unia na pewno dla nich wszystkie te środki odmrozi, czy to wszystko będzie można jakoś odwrócić na korzyść Polski. No to też jest duża naiwność, bowiem można liczyć na przychylność Unii Europejskiej, ale interesy tych państw członkowskich na pewno wzięłyby górę nad takim działaniem na rzecz opozycji. Wydaje mi się, że bardzo szybko byłoby to wykorzystane właśnie jako atak na Polskę, że staje się niewiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej i nie można na nią liczyć, więc no, ciągle nie rozumiem, jak sobie to wyobrażał pan Borys Budka. No, dzisiaj też taka symboliczna bardzo porażka Platformy, która składała wniosek o odroczenie posiedzenia i przeciw zagłosowało 276 parlamentarzystów, a
Borys Budka chciał tworzyć koalicję 276, która właśnie miałaby odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Panie profesorze, chciałbym jeszcze zapytać o sytuację Solidarnej Polski po tym głosowaniu. Dzisiaj marszałek Ryszard Terlecki zapowiedział, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości będzie obowiązywała dyscyplina partyjna. Posłowie Solidarnej Polski są członkami klubu Prawa i Sprawiedliwości i marszałek Terlecki przed tym głosowaniem mówił, że wobec tych, którzy się nie zastosują do dyscypliny, będziemy się zastanawiać, jak dalej postępować. To jest wybór, który będzie miał, sądzę, poważne konsekwencje wyborcze. Co to oznacza? Solidarna Polska nie znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości przy kolejnych wyborach. Dziś też doszło do takiej symbolicznej sytuacji. Lider Solidarnej Polski, minister Zbigniew Ziobro, nie został dopuszczony do głosu w trakcie debaty. Mam takie wrażenie, że tutaj prawda, Solidarna Polska dużo straciła na swojej, no jednak bardzo silnej pozycji, jak na liczbę posiadanych posłów w Zjednoczonej Prawicy. I szkoda, tam jest wielu bardzo ciekawych, bardzo młodych i ideowych polityków. Jeżeli mieli nawet zastrzeżenia, to nikt im nie bronił formułować je wyraziście. Natomiast no, ogłoszenie dyscypliny tutaj przy głosowaniu no było jednak nieprzypadkowym działaniem władz klubu. No teraz no, muszą być jakieś konsekwencje wyciągnięte. Dla większości sejmowej no oczywiście posłowie Zjednoczonej Prawicy, raczej Solidarnej Polski są konieczni. No, natomiast to, co pan redaktor powiedział, przyszłość tychże posłów na listach Prawa i Sprawiedliwości, no, wydaje się już być tutaj chyba przesądzona, bowiem trudno, aby nadal utrzymywać taki stan, w którym to politycy wchodzą do parlamentu z list PiS-u, z poparciem władz PiS-u i to jest właściwie ich główny atut, no a następnie w bardzo ważnym głosowaniu występują przeciwko tej partii. Jak interpretować, panie profesorze, słowa posła Adriana Zandberga? Zbigniew Ziobro przed głosowaniem podkreślał, że w tej sprawie Solidarna Polska widzi zbyt wielkie ryzyka dla Polski, dlatego nie może zmienić zdania. Zbigniew Ziobro podkreślał, że ratyfikacja zagraża suwerenności. Solidarna Polska podnosiła też te argumenty dotyczące powiązania unijnych środków z oceną praworządności. Praworządności, która nie ma zbyt jasno określonej definicji. Dziś Adrian Zandberg do Zbigniewa Ziobro mówił wprost, że mechanizm praworządności utrudni panu, panie ministrze, bezkarne niszczenie polskich sądów, a cały ten proces to jest pogłębianie integracji europejskiej. Panie redaktorze, no w wypowiedzi pana Zandberga widać, że tutaj trudno liczyć na jakąś większą współpracę między Prawem a Sprawiedliwością a Lewicą, no bo jednak nie zgadzają się w fundamentalnych sprawach, bowiem ta kwestia praworządności to jest to coś, co myślę, że każdy racjonalny człowiek widzi jako faktycznie zagrożenie dla realizacji tego planu, prawda, odbudowy, czy też no, przekazywanie tych funduszy europejskich do Polski, bowiem ta kwestia może być dla Polski właśnie w sposób niekorzystny wykorzystana. No i ta obawa jest, no ale myślę, że tutaj pan Konrad Szymański, który też o tym wspominał, ma rację, no, że obrażanie się i działanie przeciwko interesowi Polski już w tej chwili jest, no nie jest załatwieniem tej sprawy. O wiele skuteczniejsze powinno być upominanie się o to i zdobywanie sojuszników Unii Europejskiej, a takowi są, co do tego, żeby ten zapis dotyczący praworządności no nie był wykorzystywany
jako taki bicz przeciwko tym, których chce się ukarać, no i w jakiś sposób ograć w tej grze, gdy idzie o te wypłaty unijne. No tam trzeba będzie się dużo starać i podejrzewam, że no jeszcze wiele z tego powodu będziemy mieli trosk jako państwo, no i nasza władza także. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Polski punkt widzenia jutro o stałej porze, 21:40. Do zobaczenia. Z panem Bogiem.